To są artyści rynków, Jacek Brzeski, I Love Trading. Zachęcamy do subskrybowania kanału CMC Markets Polska. Wystarczy pod filmem kliknąć subskrybuj i zaznaczyć dzwoneczek. Wtedy nie przeoczą Państwo nowych odcinków i innych ciekawych treści. A w dzisiejszym programie Łukasz Warden, Maciej Leściarz, CMC Markets. Witajcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy, Łukaszu, od giełdy papierów wartościowych w Warszawie, która jest chimeryczna, no ale ostatnio główne indeksy oddaliły się od swoich stref wsparcia wyznaczonych przez tak minima czerwcowo-lipcowe. WIG20 powyżej granicy 2400 punktów, no ale w maju to było dużo więcej, 2600. I jednak z obawami cały czas, no co jest naturalne, bo wcześniej, gdy to minimum ustanowiliśmy, to bardzo szybko udało się, co prawda bez większego obrotu, no i to był ten mankament ostatniego wzrostu, że to było na takim cofnięciu się po prostu podaży, na niewielkiej płynności był wzrost, no i też pewnie dlatego tak łatwo wróciliśmy znowu w to samo miejsce. Natomiast z obawami, no bo długo nam, trochę czasu nam tutaj schodzi przy tym poziomie i to jest trochę niebezpieczne. To jest trochę niebezpieczne. Natomiast przebicie tego poziomu, nie chce mi się wierzyć, nawet jeżeli miałoby być fałszywe, to by trochę paniki się nie wdarło w poczynanie spekulantów, tym bardziej, że no, to wsparcie jest ważne. Zobaczmy, jak wiele tygodni, nawet jeżeli byśmy ten wykres troszkę sobie rozszerzyli, to on też koresponduje ze szczytami z ubiegłego roku. Więc ważny poziom. Naturalnie, jeżeli by było naruszenie tego poziomu, to wielu inwestorów zdecyduje się zredukować tutaj pozycję albo w ogóle wyjść z rynku, czy krótkie nawet otwierać. Natomiast jeszcze cały czas w tym długim terminie jest trend wzrostowy. Pod tym względem byki mogą mieć nadzieję, że to jest tylko korekta ABC. Jeżeli by tak było, czyli od tego maja pierwszy ruch do połowy czerwca A, później B i teraz jest C, no to by oznaczało paradoksalnie, pomimo tego, że teraz tego tak nie czujemy, że rynek jest bardzo mocny, bo po takim wzroście płaska korekta ABC, gdzie no tylko na niewielu spółkach są jakieś na tyle duże spadki, że inwestorzy mogli poczuć odrobinę paniki, to myślę, że KGHM pewnie głównie z WIG-u 20, no to tak generalnie jest spokojnie, więc gdyby się udało ten poziom obronić, no to te pokłady do wyjścia w górę byłyby naprawdę, i te fundamenty techniczne do wyjścia w górę byłyby solidne. Fundamentalnie mamy trochę wiadomości i minus, tego nie można mimo wszystko ignorować, bo wiadomości dotyczące prognoz wzrostu gospodarczego w Polsce ostatnio przez różne banki raczej są rewidowane w dół i to wcale nie mało, więc no to jest minus na pewno. Natomiast jednocześnie ostatni odczyt inflacyjny był niższy i to dużo niższy od tego, czego rynek się spodziewał, więc jeżeli inwestorzy mieliby zacząć grać na obniżki stóp procentowych, nawet już teraz, mogłoby to mieć sens. No, czyli tak, niższe perspektywy wzrostu gospodarczego, inflacja trochę słabnąca, ze szczytem w grudniu, może w styczniu i później ostry zjazd inflacji i to wszystko w połączeniu z trochę słabszym wzrostem gospodarczym, ale jednak wzrostem gospodarczym, mogłoby skłonić NBP do szybszego obniżania stóp procentowych, tym bardziej jeżeli do tego czasu mielibyśmy niższe stopy w Stanach Zjednoczonych i w strefie euro. Więc jeżeli ktoś obstawia taki scenariusz, no to on już się może zdarzyć za 6-9 miesięcy, więc to na pewno byłby moment na wchodzenie pod taki scenariusz oczywiście na rynek akcji teraz. No ale krótkoterminowo jesteśmy nad wsparciem i to niewiele nad wsparciem, w związku z tym uprawnione są wszelkie obawy, że to się jednak nie utrzyma.
To teraz, Maćku, rozwijamy wspomniany już wątek KGHM-u, spółki, która jest powyżej lipcowych dołków w notowaniach. No ale jeden walor kosztuje w granicach 135 zł, w maju to było więcej niż 170 zł. Tak, no i tutaj to określenie bardzo mi się podoba, określenie, którym określiłeś GPW, czyli że jest chimeryczne. I myślę, że to samo można powiedzieć dokładnie o KGHM-ie. Tutaj te kaprysy inwestorów są bardzo widoczne, ale też nie dotyczy tylko i wyłącznie KGHM-u, ale również innych spółek miedziowych, więc tutaj widać, że jest duże powiązanie jednak z miedzią. Natomiast no, może zacznijmy od samego wykresu. Tak jak wspomniałeś, mieliśmy jeszcze niedawno tutaj nadzieję na kontynuację wzrostu, kiedy KGHM piął się na w okolicy 170. Natomiast to też wiązało się z silnymi wzrostami na rynku miedzi. Potem spadek w wyniku kilku czynników. To przede wszystkim tutaj trzeba by patrzeć na Chiny i obawy związane z tamtą gospodarką, z powolnieniem gospodarczym w Chinach, wpłynęły na to, że zaczął nam się cofać na wykresie ten KGHM. No i w tym momencie po dojściu w okolice już 130 zł, czyli wrócił na poziomy z początku kwietnia, mamy ponowne, nie można powiedzieć niemrawe, bo to wczorajsza sesja była akurat bardzo dobra tutaj, jeżeli chodzi o wynik procentowy w ciągu jednego dnia. Natomiast patrząc na cały ten zakres spadku od maja, no można mówić o póki co takim jeszcze niemrawym odbiciu, tym bardziej, że jesteśmy w okolicach oporu, z którym rynek może mieć pewne trudności z jego pokonaniem, więc ogólnie układ sprzyja raczej obozowi niedźwiedzi. Jak to się stanie, to jaka będzie kontynuacja, to zobaczymy. Co do samej miedzi, no to w przypadku tego surowca, no z jednej strony właśnie powiedziałem o tej słabości wynikającej ze względu ze strony chińskiej obaw o tamtejszą gospodarkę. Natomiast mamy jeszcze też kwestię czysto podażową. No tutaj to jest akurat w miarę świeża informacja o tym, że BHP, czyli no, gigant, największa na świecie spółka wydobywcza, łączy się z inną spółką, z Lundin Mining Corporation, i planują znaczne zwiększenie produkcji miedzi. Także to może wpłynąć na globalną podaż tego surowca. Czyli mamy z jednej strony spadek popytu i obawy o to, że ten popyt będzie słabł, i dodatkowo właśnie informacje, że przy tym słabnącym popycie podaż będzie jeszcze większa, więc no to mamy spore ryzyko spadków, czyli te wszystkie prognozy wielkich banków inwestycyjnych, jest nieraz tutaj wspominaliśmy w programie, między innymi Goldman Sachs, który prognozował niedobory znaczne na koniec tego roku i przyszłego, no one, spełnienie tych prognoz może być nieco utrudnione. Oczywiście w perspektywie wieloletniej miedź jest surowcem, na który popyt powinien się utrzymywać, w krótkoterminowej no niestety są pewne obawy. Jeszcze z punktu widzenia samego KGHM-u na pewno srebro jest tym drugim surowcem, który nawet często w niektórych sytuacjach ta korelacja jest bliższa niż z miedzią. Tutaj historycznie takie struktury można było na wykresie zauważyć. Tutaj mamy odbicie i tu z kolei z perspektywy można patrzeć tego srebra jako metalu szlachetnego. Wiadomo, że srebro w dzisiejszych czasach głównie jest metalem przemysłowym, natomiast jednak część inwestorów traktuje go jako metal zabezpieczający wartość, podobnie jak złoto, czyli tutaj biorąc pod uwagę plany Fedu odnośnie obniżek stóp procentowych i kontynuację, która może wpływać na osłabianie się dolara, no tutaj byłyby szanse również w tym drugim rzucie dla srebra. Często jednak jest tak, że za wzrostami na złocie z pewnym opóźnieniem srebro również reaguje, często ze zwiększoną siłą, więc tutaj jest taki potencjał. Natomiast no to wszystko mówimy o tych czynnikach, które ogólnie wpływają na spółki miedziowe. W przypadku KGHM-u jeszcze jest jedna kwestia. No z jednej strony to, co Łukasz mówi w kontekście całego WIG-u 20, jest jeszcze kwestia oczywiście takich trochę obaw inwestorów zagranicznych, obaw czy też chwilowego pogorszenia sentymentu, jednak widać, że tego kapitału tutaj nie ma. Mamy okres wakacyjny, niskie obroty, to wyraźnie jest widoczne i na indeksach, na których są skupieni inwestorzy rodzimi, ale również właśnie na WIG 20, gdzie kapitał zagraniczny rządzi, ale też to widoczne jest na KGHM-ie. Ale jest jeszcze jedna kwestia taka czysto polityczna.
cały czas gdzieś tam w grze jest temat dodatkowych danin, podatków, które mogą być nałożone na spółki wydobywcze. No tutaj KGHM potencjalnie z tym najnowszym pomysłem tego podatku, który związany jest właśnie z wydobyciem miedzi, mógłby się liczyć z kosztami, czy mógł być obciążony dodatkowymi kosztami rzędu 100 milionów złotych, tak się szacuje, a to nie było brane pod uwagę we wcześniejszych założeniach spółki. Także mogłoby bardzo negatywnie wpłynąć na wycenę w najbliższym czasie, także to nic nie jest oczywiście potwierdzone, różne projekty się pojawiają, natomiast same pomysły, które gdzieś tutaj w eterze co jakiś czas nam wracają, sprawiają, że trochę inwestorzy mogą niechętnie na ten KGHM patrzeć. Tutaj sam KGHM no, niestety z roku na rok chwali się coraz gorszą rentownością, więc takie dodatkowe wydatki inwestycyjne na pewno nie byłyby dla spółki korzystne. Więc to jest ten czynnik, który też na pewno trzeba mieć z tyłu głowy, patrząc na to, co się dzieje w tym momencie z KGHM-em i zwłaszcza porównując tutaj w jakiś sposób, szukając analogii wśród największych spółek wydobywczych, takie jak choćby BHP wspomniane. Jeśli inwestorzy niechętnie patrzą na KGHM, to chyba też niechętnie patrzą na Budimex, Łukaszu, na spółkę z branży budowlano-montażowej. Tutaj mamy cofnięcie się cen do w zasadzie stycznia tego roku. Prezes Budimexu mówi, że rok, lata 2024-2025 to jest zastój w branży. Można się spodziewać dużego ożywienia produkcji budowlano-montażowej, ale jego zdaniem dopiero w latach 2027-2028, kiedy będą prowadzone wielkie inwestycje, takie jak elektrownia atomowa, czy takie jak centralny port komunikacyjny z całą infrastrukturą kolejową. No to jest ciekawe, co mówisz, o jakiej skali w ogóle projektów my mówimy, które miałyby spółkę interesować, natomiast projektów infrastrukturalnych jednak jest więcej teraz, one się toczą. Natomiast faktycznie no, spółka wskazuje, że ostatnio, o ile dobrze pamiętam, jakiś kontrakt podpisano na ośmioletni, więc to są aż tak długoterminowe, duże tematy. Też weszła spółka, próbuje wchodzić na inne tereny, nie tylko Polska, ale też inne kraje. No to jest dobra sytuacja. Pod warunkiem, i tutaj warto sobie przypomnieć historię różnych hiszpańskich gigantów z sektora budowlanego, przy rewelacyjnej koniunkturze, no to pięknie ta no, quasi dźwignia operacyjna działa i te spółki się rozrastały, ale później parę złych kontraktów, źle wycenionych, ochłodzenie na rynku i nagle wielka zapaść i problemy dla wielu spółek. Natomiast no akurat rozwój Budimexu na rynkach zagranicznych w tym momencie raczej jest w momencie słabej, o ile nie mówiąc nawet bardzo, bardzo słabej koniunktury, jeżeli spojrzymy na przykład na rynek niemiecki. Co prawda oczywiście sektor budowlany też to są różne podsektory, a więc mówimy bardzo ogólnie, ale to jest dobry moment na wejście, więc jeżeli chodzi o przyszłość, to ona raczej dobrze wygląda dla Budimexu. Natomiast to wcale nie musi oznaczać, że tak samo będzie z kursem. Jeżeli spojrzymy, co się dzieje z kursem od początku roku, no to zobaczmy, że ta głowa z ramionami taka powstała tam i teraz jesteśmy poniżej. Troszkę inaczej ten kurs wygląda, jeżeli weźmiemy dywidendy pod uwagę, to wtedy ta głowa z ramienia nawet bardziej stroma by była i już dużo niżej byśmy byli, więc to jest zagrożenie, że jesteśmy w tej formacji, to po pierwsze. No ona może spokojnie znieść o jeszcze ze 100 zł, jeżeli oczywiście klasycznie by się wypełniała. Natomiast ja tu widzę z uwagi na skalę działalności dobre wyniki, a z drugiej strony to, że właśnie w krótkim terminie w kraju
te produkty infrastrukturalne, między innymi też, które miały być wspierane z KPO, będą opóźnione, no bo nawet jeżeli będą środki, wiemy, ile to wszystko trwa, no to tutaj walka taka spekulacyjna spekulacyjne działanie na tym papierze może być bardzo ciekawe i to zarówno dla długich, i dla krótkich pozycji. Ja bym generalnie ten Budimex obserwował. Tutaj okazji inwestycyjnych w dwie strony naprawdę może być sporo. No samo to, że teraz ta korekta, czy może już trend spadkowy, rozwijają się, więc wygląda to bardzo ciekawie, a koniunktura i perspektywy według mnie są dobre, długoterminowo, średnio, krótko, trochę bardziej niepewne, o tak. To wychodzimy teraz z polskiego ogródka, zaglądamy do koszyka z współprzewodnikami, przyglądamy się wielkim światowym firmom z tej branży. No wiemy na przykład, że Nvidia ostatnio marnie się prezentowała. Od bodaj 10 lipca do 30 lipca mieliśmy zjazd notowań. 31 lipca to jest poprawa kursu Nvidia, także poprawa, a przede wszystkim może poprawa kursu spółki AMD, która przedstawiła wyższą prognozę sprzedaży procesorów dla sztucznej inteligencji. No ta Nvidia może jest słabsza, ale cały czas potrafi pokazać pazurki. No wczorajsza sesja to świetnie zademonstrowała i na pewnym momencie dwucyfrowe były nawet wzrosty w czasie sesji. No to wynikło akurat już nie samych wyników Nvidia, tylko zapowiedź Microsoftu. Ale może jeszcze do tego przejdę, no bo może zacznijmy tutaj od początku, od tych choćby spółek, które wspomniałeś, co tam się w środku nich dzieje, no bo sam ETF, ten SOX, czyli iShares Semiconductor ETF, jest o tyle fajnym instrumentem, że on skupia wielu producentów, czyli można oczywiście, i często w naszym programie mówiliśmy właśnie, tu raz Nvidia, tu AMD, tu raz Qualcomm, Broadcom, wielu tych producentów chipów się pojawiało, natomiast w tym ETF-ie mamy nawet nie Nvidia na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o wagę, tylko Broadcom ma nieco minimalnie więcej wagi od Nvidia. Nvidia jest na drugim miejscu, na trzecim AMD, ale wspomniane wcześniej Qualcomm, Intel też tam oczywiście swoje miejsce w tym ETF-ie mają, czyli on tak dość szeroko skupia nie tylko tych producentów, którzy są ściśle powiązani z tym boomem związanym z AI, ale również producentów chipów mobilnych, tak jak choćby właśnie Qualcomm, czy też Intel, który skupia się, też chce oczywiście kawałek tortu związanego z AI na siebie przejąć, ale w dużej mierze to cały czas są nastawieni na komputery osobiste, no i wiele tych innych producentów też właśnie w różnych tam dziedzinach, gdzie te półprzewodniki są potrzebne, działa. No i sam ten ETF, tak było widać na tym wykresie przed kilkoma, no w ostatnim czasie faktycznie cały lipiec to mamy tendencję spadkową, po czym odbicie od wsparcia, no i teraz ponownie korekta w tym krótkoterminowym ruchu spadkowym. Mogą temu pomóc wyniki. Wyniki, które się pojawiają, mamy teraz taki dość gorący okres, jeżeli chodzi o publikacje. Z jednej strony już za nami choćby Qualcomm właśnie wspomniany, czyli producent procesorów pod kątem urządzeń mobilnych, tutaj głównie do łączności tej 5G, mocno przebił oczekiwania rynkowe, pozytywnie zostało odebrane. W tym tygodniu też AMD podniosło właśnie to wspomniane przez siebie swoje prognozy, jeżeli chodzi o procesory. I dziś poznamy kolejnego, jeszcze to nie Nvidia, ale kolejny z tej dużej trójki Intel, który też, jeżeli te wyniki, prognozy sprzedaży byłyby na kolejne kwartały podniesione, no to mielibyśmy dość pozytywny odbiór. Natomiast też, co ciekawe, no nie liczy się aż też tak bardzo to, co było, no bo wiemy, że ten popyt się utrzymywał spory, zwłaszcza ze strony choćby Nvidia, która fantastyczne wyniki przecież sprzedaży publikowała w poprzednich kwartałach. Natomiast myślę, że dość istotnym jest w tym wszystkim nie informacje ze strony
konkretnie producentów, ale już częściowo odbiorców, czyli Microsoftu, który podczas swojej publikacji wyników, które zresztą dość słabo zostało odebrane, zaprezentował swoje plany dalszego, bardzo mocnego zaangażowania finansowego właśnie w sztuczną inteligencję i właśnie wydatki między innymi związane z procesorami. No tutaj Nvidia byłaby chyba największym tego beneficjentem, stąd też takie wzrosty właśnie, czyli po wynikach Microsoftu to Nvidia najbardziej zyskała, właśnie tutaj mieliśmy największe wzrosty, więc te spore nakłady będą kontynuowane i to jest taki czynnik, który no, trochę utrudnia sytuację samym producentom, takim jak Microsoft, no bo jednak inwestorzy chcą tu i teraz już widzieć efekty, a cały czas się o tym mówi, że ta produktywność wzrośnie, że te wszystkie nakłady będą się monetyzować, natomiast no, wiadomo, że są procesy trwające nie tygodnie, nie miesiące, ale raczej w lata trzeba to się uzbroić w cierpliwość, a producenci tacy jak Nvidia, Qualcomm czy inni producenci, którzy udostępniają swój hardware, nie software, w tym przypadku mają te przychody od razu tu i teraz, więc ta sytuacja może się oczywiście nieco zmienić w przyszłości, więc jest to ciekawe, widać, że w dalszym ciągu jednak ten temat sztucznej inteligencji jest kluczowy, natomiast no, ogólnie rzecz biorąc popyt w branży się utrzymuje na całkiem atrakcyjnych poziomach, więc tutaj też wydaje się, że cały ten ETF, jak i ogólnie spółki z tej branży jeszcze nie powiedziały ostatniego słowa. To w takim razie, Maćku, jeszcze jedna wielka spółka z branży Big Tech, czyli Apple. Apple to spółka, która od połowy lipca do 21 lipca wyraźnie spadała w notowaniach. Potem było lepiej. W drugiej połowie lipca można było usłyszeć taką opinię i wiele komentarzy, że jest odwrót od spółek technologicznych, kończy się na nie moda, że inwestorzy teraz będą się skupiać na spółkach, które reprezentują bardziej tradycyjne branże. Czy to, co się dzieje z producentami półprzewodników, no i przede wszystkim ze spółką Apple, potwierdza te dywagacje? Częściowo tak, no, zastanawiam się, jak może być, co się teraz może dziać w najbliższym czasie, bo mamy kolejną spółkę, która dzisiaj publikuje wyniki. No właśnie mamy po sesji wyniki Apple, które w sumie zastanawiam się, czy ma znaczenie, jakie one będą. Oczywiście, no, jeżeli by jakoś mocno od prognoz odskoczyły, no to mogłoby tutaj mieć wtedy istotne znaczenie. Natomiast to jest, też historia pokazuje, że te publikacje wyników za ten kwartał, który się kończy wraz z końcem czerwca, no nie mają aż takiego dużego znaczenia, bo inwestorzy już czekają na to, co będzie miało miejsce nieco później, bo potencjalnie za półtora miesiąca, a biorąc pod uwagę, jak to się w przeszłości było przeciągane, to być może dwa miesiące nastąpi premiera nowych produktów, no przede wszystkim iPhone'a 16, na którego spora część na pewno konsumentów czeka, ale też inwestorzy na to patrzą pod kątem tego, jak to wpłynie na potencjalny wzrost przychodów Apple, a tutaj jest dość duża zmiana i znowu wracamy do tematu AI i sztucznej inteligencji, dlatego że wraz z iPhone'em 16 Apple już na poważnie wchodzi właśnie w temat sztucznej inteligencji, mają iPhone 16 wspierać właśnie sztuczną inteligencję. Dodatkowo trochę, i to jest taki czynnik, który może być odebrany negatywnie. No, Apple jest znany z tego, że produkty, właśnie iPhone, iPady mają wieloletnie wsparcie, czyli można kupić iPhone'a 12, 13 i przez 5 lat, pomimo że pojawiają się kolejne, tak, 14, 15, 16, 17, w dalszym ciągu z niego korzystać, bo ma wsparcie. No tutaj trochę to zostało złamane w ten sposób, że ta sztuczna inteligencja, która wraz z iPhone'em 16 się pojawi w urządzeniach, nie będzie wspierana przez starsze urządzenia, jedynie jeszcze iPhone 15 Pro i 15 Pro Max, czyli te najwyższe modele z tej jeszcze dziś aktualnej, najnowszej serii będą te technologie wspierały, więc no tutaj jest taki czynnik, który no może trochę
wprowadzać obawy, jak to wpłynie właśnie na sprzedaż. No teoretycznie ci wierni fani, którzy nie zaopatrzyli się te wersje Pro i Pro Max 15, być może pobiegną do sklepu, no ale nie cały świat jest fanem i nie cały świat, zwłaszcza w kontekście jakichś potencjalnych problemów konsumentów wraz z osłabianiem się sytuacji gospodarczej, niekoniecznie musi od razu po te iPhony pędzić. I druga kwestia, sama Unia Europejska, to też jest dość istotna rzecz, mianowicie ta nowa technologia, która wejdzie właśnie wraz z nowym systemem, bo to z iOS-em najnowszym, nie będzie póki co dostępna w Unii Europejskiej. Czyli mówimy o kilkuset milionach odbiorców w istotnym rynku, gdzie Apple nie będzie udostępniał właśnie tego oprogramowania ze sztuczną inteligencją. Tłumaczy to Apple sam problemami z Unią Europejską, regulacyjnymi czysto. Także taki trochę niestety klasyk, przez który no, ucierpią konsumenci, którzy by chcieli na równi z choćby z Amerykanami z tego oprogramowania korzystać, a z drugiej strony na pewno cios też pod względem potencjalnych przychodów dla spółki, no bo wielu użytkowników, którzy być może by się zdecydowali na wymianę telefonu, no będzie zwlekało wraz, będzie czekało na ten moment, kiedy te usługi zostaną wprowadzone. Więc mamy kilka takich niewiadomych, no i to powoduje, że to, co na wykresie właśnie przed chwilką nam mignęło, ten ruch taki w konsolidacyjny w okolicach między 200 a 230, no on oczywiście tutaj mogą być te poziomy w fazie oporu przebijane, natomiast potencjał na jakieś większe wybicie w tym momencie jest ograniczony właśnie przez to wyczekiwanie i bardzo wiele niewiadomych. Przenosimy się teraz na rynek walutowy, Łukaszu. Przyglądamy kluczowej parze euro-dolar. No i dolar właśnie się do euro wzmacnia, bo za euro się płaci nawet mniej niż dolara i 8 centów. Niedawno to był dolar i 9 centów. Dolar trochę mocniejszy, mimo że sygnały, które dochodzą z amerykańskiego banku centralnego, z Fedu, są raczej takie, może to nie jest powiedziane wprost, ale jednak, że należy się spodziewać obniżki stóp procentowych we wrześniu. Dla mnie jednak cały czas tutaj logicznie zachowuje się euro-dolar. To znaczy potencjał obniżek stóp procentowych jest większy w strefie euro, czyli ta relacja jednak będzie dalej korzystna dla dolara. Realne stopy procentowe, tutaj zmiany też mogą być na korzyść dolara, a jednocześnie nawet gdyby gospodarka miała być bardziej schłodzona, to mimo wszystko jest o wiele lepszej kondycji w Stanach Zjednoczonych. Natomiast no było sporo nadziei na to, że to 1,09 to będzie sygnał do wyjścia w górę. Zostało to złamane, więc jeżeli jeszcze raz zobaczymy ten wykres, to ja bym nawet powiedział, że jest się czego obawiać. Bo jeżeli liczyliśmy na odwróconą głowę z ramionami, no to wyszliśmy ładnie przez linię szyi, naruszyliśmy ją, ale teraz z powrotem wracamy znacznie poniżej linii szyi. Wygląda na to, jakby to była pułapka, cała formacja była zanegowana, więc z punktu widzenia analizy technicznej to ja bym tutaj nie był spokojny. Mamy też od tego ostatniego lokalnego szczytu, zobaczmy jak często mamy czarne świece i jaką mamy sekwencję coraz niższych szczytów i dołków, więc według mnie wcale nie wygląda to dobrze, bezpiecznie nie można czuć się na euro według mnie, bo też pamiętajmy, że w długim terminie to jednak dolar jest mocniejszy w tym momencie od euro. Koniunktura w Europie jest cały czas naprawdę słaba. Większe rozczarowanie mamy niż tego rynek się spodziewał. No a na koniec słabsze euro będzie ważne dla kryptowalut, dla metali szlachetnych, dla takich walut jak złoty i indeksów na przykład jak nasze, czyli jednak mocniejsze euro
mocniejsze euro w stosunku do dolara, też jest większa wtedy odwaga inwestorów, większa akceptacja na ryzyko, więc schodzący coraz niżej euro-dolar to nie jest dobry znak ogólnie. Ale indeks złotego, Łukaszu, trochę ostatnio osłabiony, chociaż wcześniej oczywiście bardzo ładnie się wzmacniał. No i ciągle możemy powiedzieć, że złoty jest dobrze wyceniany, no bo za euro płaci się mniej niż 4,30, za dolara mniej niż 4 złote. No tak, i ta ostatni odczyt inflacyjny, który był lepszy niż oczekiwany, paradoksalnie on akurat wtedy rynku nie wzmocnił, natomiast ogólnie to jest dobry sygnał, bo pomimo tych wszystkich podwyżek cen regulowanych, tak to nazwijmy, no to inflacja nie poszła mocno do przodu. Wygląda na to, że może być faktycznie w tej sytuacji, gdy importowana inflacja jest niska, w tej sytuacji, gdy koniunktura na rynkach zagranicznych u naszych odbiorców, szczególnie w Unii Europejskiej, jest naprawdę słaba, no to wygląda na to, że jesteśmy w stanie sobie poradzić z tym właśnie, to co właściwie powiedziałem na początku, z tym drugim szczytem inflacyjnym. To wszystko powinno sprzyjać złotemu, zakładając, że nie będzie, że atmosfera i akceptacja do ryzyka na światowych rynkach będzie się utrzymywać na obecnym poziomie. To i złoty sobie powinien radzić. Widzimy, że mimo wszystko trochę słabnie indeks złotego, ale jesteśmy gdzieś w okolicach tego dołka z poprzednich kilku dni. Jest szansa, że gdzieś na tych poziomach się utrzymamy i generalnie bardziej w trendzie horyzontalnym jeszcze zostaniemy. Jeżeli mi w tym całym trendzie naprawdę poważnym umocnienia złotego, co najlepiej widać właśnie na indeksie złotego, mi brakuje jeszcze jednej fali, która by, co ważne, doprowadziła do naprawdę sporych kłopotów naszych eksporterów. Widzieliśmy na wykresach przygotowanych przez NBP tej tak zwanej opłacalności eksportu, że nawet gdzieś tą górną bandę tej opłacalności dotknęliśmy, czy właściwie te bandy mówią o nieopłacalności eksportu, no ale to jest jeszcze cały czas w miarę akceptowalna sytuacja dla naszych eksporterów i uważam, i też na bazie wielu trendów długoterminowych na rynkach walutowych, to zauważmy, że one kończyły się raczej w takiej sytuacji, gdy już był bardzo konkretny lament o tym, jak to kurs walutowy spowodował, że w ogóle nie opłaca się eksportować. Wiele firm zostało w takim kraju wtedy zamkniętych albo biznes bardzo, bardzo ograniczony i to zazwyczaj był koniec takiego trendu. Gdzieś jeszcze nawet jakaś interwencja się pojawiała wtedy, by osłabić walutę. Wiele, wiele trendów na różnych walutach tak się kończyło. Na złotym tego nie ma. A na wykresie w tym momencie to jest dość spokojny trend horyzontalny. Zwróćmy uwagę, że jednak utrzymujące aktywa w złotych, nawet przy takim spadku kursu indeksu złotego, są mimo wszystko długoterminowo sporo na plusie. A jeżeli spojrzymy na poszczególne pary walut, no to euro-złoty po tym lekkim odbiciu to właściwie 4,28, 4,29 to są raczej dolne rejestry tego trendu horyzontalnego, w którym jesteśmy od listopada, grudnia właściwie. Więc to raczej pokazuje siłę złotego w tej parze euro-złoty. I na dolarze wygląda to dość podobnie. Oczywiście gdybyśmy nagle poszli w górę, to wszystko zamieni się w konsolidację, ale już tyle razy próbowaliśmy tego solidnego odbicia. Powody były różne, w tym właśnie obawy na rynkach rozwijających się, w tym Meksyku, ale nie wytrąciło to złotego z równowagi.
Mimo tych ostatnich lekkich wzrostów na dolar złoty, wygląda cały czas mocny. I też jeszcze pamiętajmy, obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, w strefie euro, na innych też walutach, w innych krajach, to powinno sprzyjać złotemu, w najgorszym wypadku utrzymywać złotego w tym dość szerokim trendzie horyzontalnym. Na koniec gaz ziemny, czyli surowiec, któremu się bacznie przyglądamy od czasu, no, zwłaszcza rosyjskiej napaści na Ukrainę. Maćku, kontrakty terminowe na gaz ziemny w tej chwili wyraźnie tańsze niż w połowie czerwca. Nawet można by pokusić o stwierdzenie, że są bardzo tanie na tle minionych lat. To widać zwłaszcza na wykresie, jakbyśmy spojrzeli w takim szerszym nieco horyzoncie czasowym, na wykresie tygodniowym. No właśnie to jest akurat jednodniowy, natomiast na tygodniowym byśmy widzieli, o, tutaj poziomy nawet z roku 2020, czyli z okresu pandemii, wróciliśmy do tych poziomów. Tak nawet szerzej patrząc, to są poziomy, z którymi gaz ziemny w przeszłości, w zasadzie w latach 90. jeszcze w okolicach tych poziomów oscylował. Potem często to było takie wsparcie, które testował. To było w roku 2001, 2012, 2016, 2019. No i właśnie później to, co na tym wykresie tym naszym tutaj widać, czyli już te poziomy, gdzie wyraźnie w tych okolicach odbija. No więc można się pokusić stwierdzić, że jest tani. Natomiast czy jest to mimo wszystko taki pewniak inwestycyjny? Wiadomo, że na rynku nie ma pewniaków. Biorąc pod uwagę, że tutaj ciężko, tak jak w przypadku akcji, tak? Jeżeli liczymy, widzimy, że dana spółka jest w okolicach swoich wieloletnich minimów, widzimy potencjał, możemy zapakować się po uszy w te akcje i trzymać je nawet kilka lat. No w przypadku kontraktów terminowych, a tutaj w przypadku gazu ziemnego, no oczywiście CFD jest również jako opcja, czyli to, co tutaj widać, zresztą wykres, to jest wykres kontraktów CFD, który jest zbieżny z kontraktami giełdowymi, na nich jest oparte. Natomiast to wszystko jednak bazuje na seriach, poszczególnych seriach kontraktu, gdzie pomiędzy poszczególnymi seriami jeszcze jest kontango i to nam utrudnia długoterminowe inwestowanie właśnie z takim nastawieniem, że kupię dziś, przetrzymam długi czas i w tym momencie te poziomy, przy których jesteśmy, pomimo że one są, wskazują na to, że gaz jest tani, no to niekoniecznie można taki wyciągnąć wniosek, że koniecznie już teraz musi iść w górę. Tutaj mam kilka takich czynników. No przede wszystkim ta sytuacja właśnie związana przez Ciebie z Ukrainą, ona się uspokoiła. Rzeczywiście był taki moment, kiedy rynek wręcz spanikował i tutaj no, za sprawą gazu w Europie i niedoborów, no również ten gaz amerykański czy Henry Hub również zwyżkował i poszedł swoje okolice, może nie historyczne, bo tam w latach 90. było wyżej, no ale wieloletnie maksima. Później się sytuacja uspokoiła, unormowała, zostały dostawy uruchomione ze Stanów Zjednoczonych, więc to wszystkie te ceny się w miarę ustabilizowały, no i znowu wróciło to wszystko do tego oczekiwania na dane dotyczące popytu powiązanego między innymi z pogodą, czyli tutaj taki ta sezonowość akurat w przypadku gazu całkiem fajnie się sprawdza, czyli w zimie oczekiwania na to, czy ta zima będzie dość poważna, potężna, sroga, czy nie, i tak samo potem w lecie, czy będą wysokie temperatury, bo jeżeli wysokie temperatury, to wyższe zapotrzebowanie na energię, między innymi za sprawą klimatyzatorów, które są, gdzie ten gaz jednak jest istotnym surowcem w tworzeniu tej energii, no i to nam powoduje, że mamy takie często ruchy właśnie w te sezonowe, a teraz mamy z jednej strony za sobą dość łagodną zimę, co spowodowało, że magazyny się zapełniły zarówno w Stanach, jak i w Europie ponad średnie kilkuletnie, więc no to mamy taki czynnik, który no, trochę nam utrudnia te dalsze wzrosty. W tym momencie te zapasy są na poziomach rzędu 15% wyższe niż pięcioletnie średnie, także wysokie poziomy zapasów. Dodatkowo Europa tutaj też pomaga, bo
dostawy tego gazu LNG do Europy spowodowały, że zapasy też się zwiększyły. Znaczy inaczej, najpierw zwiększyły zapasy, więc dostawy zmalały. Więc ten popyt ze strony amerykańskiej na wysyłanie swojego gazu przez ocean też się zmniejszyły. To też wpływa oczywiście na cenę gazu. No a po stronie popytowej czysto jeszcze musimy wziąć pod uwagę samą gospodarkę europejską. No i między innymi Niemcy, czyli potężnego konsumenta gazu, a tam przemysł no nie jest w jakiejś wybitnej kondycji, więc to też powoduje, że tutaj sytuacja nam się utrudnia. No i oczywiście kwestia chińska. W tym wszystkim jeszcze takim światełkiem w tunelu może być gospodarka amerykańska i ten potencjał związany z obniżką stóp procentowych, o której dzisiaj kilkakrotnie wspominaliśmy, więc to jest taki czynnik krótkoterminowy, który też może wspomagać gaz ziemny, zwłaszcza w tych miejscach, w których teraz jesteśmy, no bo w momencie, kiedy przekroczylibyśmy granicę tych $2, no to mamy potencjalnie znowu jakieś takie odbicie, no bo widać, że to są istotne poziomy wsparcia, no chyba, że tak definitywnie rynek przekroczył, no to wtedy oczywiście mamy scenariusz zawsze ten alternatywny, no ale póki co jest to dość silne wsparcie i psychologiczne i faktycznie przy tych poziomach jest potencjał odbicia, co zresztą widać było wcześniej tutaj na tym wykresie, który mamy, to akurat bliżej jego lewej strony, ale widać, że przez ten okres roku ubiegłego też tam właśnie rynek często znajdował wsparcie. Także dość ciekawa sytuacja, na pewno spekulacyjnie ze względu na zmienność, długoterminowo trudny instrument do tego, żeby takie decyzje podejmować właśnie ze względu na ten swój charakter zapadalności poszczególnych serii kontraktów. O gazie, o walutach, półprzewodnikach i giełdzie papierów wartościowych w Warszawie mówili Maciej Leściosz, Łukasz Warden z CMC Markets. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy. To już wszystko w programie Artyści Rynków. Następny odcinek z tego cyklu w czwartek 8 sierpnia. Jacek Brzeski, I Love Trading. Do zobaczenia.